No, witam wszystkich w tym odcinku. Zaprezentuję Wam siłę języka C-Sharp i biblioteki i kolekcji, znaczy namespace obszaru o nazwie collection systemu. I co to jest? Zawiera to tak zwaną definicję, te collections. Zawiera definicję na przykład tablicy, listy, bitowej tablicy, więc takich podstawowych struktur danych, które używa się w informatyce i przy pisaniu programów komputerowych. No i tutaj Wam dzisiaj zaprezentuję prosty program, który używa jednej z tych struktur w tym obszarze NAS Collections. Jest to struktura listy, tablica list. Jest to zwykła tablica normalna. W jaki sposób się tym posługiwać? No tutaj mamy początek programu namespace, sobie nazywałem Andrzej Waniuk. Tutaj mamy jedną klasę o nazwie program i statyczną metodę main, która oczywiście uruchamia program. I teraz tworzymy element, tworzymy tablicę z tej kolekcji i tworzymy nowy obiekt, który będzie zawierał 100 elementów. I teraz dodajemy, macie tak zwaną metodę tej klasy i add, znaczy dodaj element na przykład o wartości 5 do pozycji zerowej, ponieważ elementy w tablicy zaczynają się od pozycji zerowej. 0, 1, 2, czyli tutaj mamy 0, 1, 2, 3 i 4. I teraz zastosujemy pętlę for each. I ta pętla chodzi po całej tablicy i wyświetla na konsolę wartości, czyli w tym wypadku będziemy mieli wyświetlone 5, 3, 11, 1090. Następnie używamy metody do sortowania tej tablicy i teraz ta tablica sortuje elementy od wartości najmniejszej do największej i znowu chodzi po całej tablicy i wypisuje na konsolę elementy. Następnie usuwamy element środkowy, czyli element spod 0,1. Więc jeżeli będzie posortowane, to będzie to, czyli będą wartości posortowane, to zaraz Wam uruchamię. Najpierw F5 naciskam i zaraz Wam pokażę Wam to, jak to usuwa. Więc tak, mamy tutaj elementy, które są dodane, 5, 3, czyli tak jak na początku. 5, 3, 11, 1090. Następnie mamy elementy posortowane, czyli ten kod. I wypisanie tych elementów, czyli to jest elementy posortowane, elementy 3, 5, 11, 90, 1000. Następnie jest usuwanie elementu środkowego. W tym wypadku będzie to 11, czyli tu mamy 3, 5, 90, 1000, czyli bez 11, bo usuwamy element spod pozycji 2, czyli tutaj będzie 0, 1, pozycja 0, pozycja 1, pozycja 2, więc usuwamy spod 2 i teraz stawienie liczby 90 na pozycję 2, czyli to będzie 3 w tablicy, więc tutaj wstawiam liczbę 90. O, przepraszam, tutaj się pomyliłem troszeczkę z komentarzem. To powinno być 11. Już tu jest wartość 11. Tu macie funkcję, zaraz Wam zaprezentuję kolejną ciekawą metodę, która potrafi Wam wstawić element pod podaną, o jakiejś wartości, pod podaną pozycję. I w tym wypadku insert oznacza wstaw wartość 11 na pozycję drugą, czyli w tym wypadku tu będzie to wstawienie liczby 11 na pozycję 2, czyli będzie 3, 5, 11, ponieważ tu jest 1, 0, 1 i 2, 90 jest, ale teraz 11, czyli widzicie, automatycznie 90 wchodzi na pozycję 3, więc bardzo fajna sprawa. No i na końcu bardzo znany algorytm binarnego wyszukiwania, który jest tutaj zaimplementowany. I teraz chcielibyśmy wyszukać binarnie element o wartości 90, czyli ten, na której jest pozycji.
No i teraz pokazało nam się 3. Dlaczego? Ponieważ tu mamy 3, wartość 3 jest na pozycji 0, 5, 1, 2, 3, czyli 90 jest na trzeciej, dlatego mamy 3. Więc chciałem Wam pokazać, że warto stosować struktury danych, które są zaimplementowane w obszarze nasz system .collections. W języku, w bibliotece .NET Framework. To wszystko w tym krótkim wideo. Do usłyszenia. Trzymajcie się i miłej nauki programowania. Cześć!